Słyszałeś kiedyś o złotej proporcji? Pewnie tak, ale czy wiesz, że istnieje też proporcja srebrna? Jest to proporcja, w której stosunek dwóch odcinków ma się do siebie tak, jak stosunek boku kwadratu do jego przekątnej. Srebrną proporcję często wykorzystuje się w polskiej architekturze. Nadaje ona budynkom większą strzelistość. Z przeprowadzonego przez Politechnikę Krakowską badania, Okazało się, że w 76% przebadanych losowo krakowskich budynków dominuje właśnie taki stosunek. Janek wybrał się na pieszą wycieczkę. Wiemy, że przez 5 godzin szedł ze stałą prędkością 5 km na godzinę. Jaką drogę przebył w tym czasie? Spróbujmy przeanalizować, jak zmieniła się droga przebyta przez Janka w czasie. Pomoże nam w tym tabela. W pierwszym rzędzie umieścimy czas w godzinach, a w drugim przebytą drogę w kilometrach. Zapisujemy 0,5, 1, 2 i 5 godzin. Jaką drogę Janek ma za sobą, gdy czas wynosi 0 godzin? Oczywiście 0 km. Skoro poruszał się ze stałą prędkością 5 km na godzinę, to w ciągu pół godziny przeszedł 2,5 km. W ciągu godziny 5 km, w ciągu 2 godzin 10 km, a w ciągu 5 godzin 25 km, prawda? Odpowiedź na pytanie zadane na początku to oczywiście 25 km. Możemy rozwiązać ten problem także za pomocą wykresu. Na osi poziomej będziemy opisywać czas w godzinach, a na osi pionowej przebytą przez Janka drogę w kilometrach. Na osiach zaznaczymy wartości otrzymane z naszej tabeli. Zaczynamy w początku układów współrzędnych, bo na samym początku zarówno czas, jak i przebyta droga wynosiły zero. Zaznaczmy na wykresie punkty odpowiadające wartościom czasu zapisanym w tabeli. Wiemy, że gdy poruszamy się ze stałą prędkością, droga i czas są wielkościami proporcjonalnymi. To znaczy, że gdy jedna wartość rośnie lub maleje, to druga także rośnie lub maleje tyle samo razy. Skoro przez godzinę Janek pokonał 5 km, to w dwa razy mniejszym czasie, czyli w pół godziny pokonał połowę dystansu 2,5 km, a w czasie 4 razy krótszym niż godzina 4 razy krótszy dystans. Punkty oznaczające wszystkie takie możliwości utworzą nam półprostą. Możemy także rozwiązać to zadanie, ustalając wzór funkcji. Niech y oznacza pokonaną drogę w kilometrach, a x czas w godzinach. Należy pamiętać, że zarówno x, jak i y są większe od zera. Możemy nasz problem opisać w ten sposób: y równa się 5 razy x, bo w ciągu i każdej godziny Janek pokonuje dokładnie 5 km. Po podstawieniu za x5 otrzymamy y równa się 5 razy 5, a to równa się 25. Każdy z tych trzech sposobów pozwolił nam otrzymać takie samo poprawne rozwiązanie. Rozwiążmy teraz takie zadanie. Koszt przejazdu taksówką wynosi złoty dziesięć za każdy przejechany kilometr. Marysia chce dojechać na oddalony o 40 kilometrów dworzec. Ile zapłaci za przejechanie tej trasy taksówką? Zatrzymaj film i samodzielnie znajdź rozwiązanie wykorzystując tabelę, wykres lub wzór. Jeśli zdecydujesz się na tabelę to w jej pierwszym rzędzie umieścimy przebytą drogę w kilometrach. W drugim rzędzie kwotę w złotówkach. Przy wartości 0 kilometrów wpiszemy 0 złotych bo nasza taksówka nie pobiera opłaty startowej. W kolejnych komórkach wpiszemy kolejne wartości w kilometrach i odpowiadające im kwoty w złotówkach. 1 kilometr to złoty 10. 5 kilometrów to 5 razy złoty 10, czyli 5,50. A ile wyniesie opłata po 40 kilometrach? Dokładnie tak, 44 zł. I właśnie tyle zapłaci Marysia za podróż do dworca taksówką. Teraz spróbujmy rozwiązać to zadanie inną metodą. Skorzystajmy z wykresu. Na osi poziomej zaznaczymy przebytą drogę w kilometrach, a na osi pionowej kwotę w złotówkach. Startujemy w punkcie 0,0, gdy mamy przejechane 0 kilometrów, a opłata wynosi 0 złotych. Teraz każdemu przejechanemu kilometrowi dopisujemy koszt. Po pierwszym kilometrze na osi pionowej otrzymamy wartość złoty 10, zł, po drugim 2,20, a po czterdziestym kilometrze 44 zł. Zwróć uwagę, że otrzymany wykres jest półprostą, która rozpoczyna się w początku układów współrzędnych. Na koniec rozwiążmy to samo zadanie korzystając ze wzoru. Niech y oznacza kwotę do zapłacenia, a x przejechane kilometry. Nasz wzór będzie wyglądał następująco: y równa się złoty 10 razy x, bo każdy kilometr kosztuje 1 złoty 10 groszy. Zł. Nic więcej nie dodajemy, bo opłata startowa wynosi 0 złotych. Po podstawieniu za x 40 km. Otrzymamy y równa się złoty 10 razy 40, a to równa się 44 złote. I to już koniec. Rozwiązaliśmy to zadanie trzema różnymi metodami po to, byś umiał się posługiwać każdą z nich. Wróćmy teraz jeszcze na chwilę do poprzednich przykładów. Zależność między wielkościami z poprzednich dwóch zadań nazywamy proporcjonalnością prostą, a iloraz tych wielkości współczynnikiem proporcjonalności. W zadaniu pierwszym współczynnik proporcjonalności jest równy prędkości ruchu Janka i wynosi 5. Możemy zapisać, że y podzielić przez x równa się 5 lub wyliczyć go ze wzoru y równa się 5 razy x. W zadaniu drugim współczynnik proporcjonalności jest równy cenie za jeden kilometr czyli y przez x równa się złoty 10. Co możemy zapisać wzorem y równa się złoty 10 razy x. Uogólniając proporcjonalność prostą możemy zapisać wzorem y równa się a razy x gdzie współczynnik proporcjonalności a jest różny od zera. Rozwiążmy teraz takie zadanie. Sprawdź, czy długość boku kwadratu i jego obwód są wielkościami wprost proporcjonalnymi. Poprzez y oznaczmy obwód kwadratu, a poprzez x długość jego boku. Odpowiedz na to pytanie samodzielnie, wykorzystując któryś z poznanych wcześniej sposobów. Potem sprawdź, czy twój wynik zgadza się z moim. Ja skorzystam z tabeli. W pierwszym rzędzie umieszczam długość boku kwadratu, w drugim rzędzie obwód, a w trzecim wartość y podzielić przez x, czyli jak pamiętasz, współczynnik proporcjonalności. Wybierzmy na przykład takie wartości długości boku: 1, czwartą 1, 2, 5 i 7. Dla każdej z nich otrzymamy odpowiednio następujące obwody kwadratów: 1, 4, 8, 20 i 28. Znając te wartości, obliczmy teraz iloraz y przez x. W pierwszym przypadku mamy 1 podzielić na 1 czwartą, zamieniamy na mnożenie przez odwrotność i otrzymujemy 1 razy 4, czyli 4. W drugim przypadku mamy 4 podzielić na 1, czyli 4, w kolejnym 8 podzielić na 2, czyli również 4, potem 20 podzielić na 5, co daje nam 4, i 28 podzielić na 7, co również daje nam 4. Za każdym razem otrzymaliśmy identyczny współczynnik proporcjonalności. Oznacza to, że długość boku kwadratu i jego obwód, są wartościami wprost proporcjonalnymi. Oczywiście, możesz dla treningu rozwiązać ten przykład pozostałymi metodami. Pozostańmy jeszcze przy kwadracie. Teraz sprawdź, czy długość boku kwadratu i jego pole są wielkościami wprost proporcjonalnymi. Możesz wybrać dowolną metodę, podpowiem tylko, że ja tym razem skorzystam z wykresu. Na osi poziomej zaznaczę długości boku kwadratu, a na osi pionowej wartości jego pola. Niech wartości długości boku będą identyczne jak poprzednio: 1 czwarta, 1, 2, 5 i 7. Dla 1 czwartej pole wyniesie 1 czwarta razy 1 czwarta, czyli 1 szesnasta. Dla jedynki pole wyniesie 1. Dla dwójki pole wyniesie 4. Dla piątki 25, a dla siódemki 49. Obliczmy teraz wartości ilorazów y przez x dla kolejnych punktów. Dla kwadratu o długości 1 czwarta otrzymamy 1 szesnasta podzielić przez 1 czwarta równa się 1 szesnasta razy 4 to równa się 4 szesnaste i po skróceniu otrzymamy 1 czwartą. Dla kwadratu o boku długości 1 otrzymamy 1 podzielić na 1, czyli 1. Widzisz już, że otrzymane wyniki są różne. Skoro tak, to już w tym momencie możemy stwierdzić, że długość boku kwadratu i jego pole nie są wartościami wprost proporcjonalnymi. Możemy też zauważyć, że punkty tworzące ten wykres nie są współliniowe, czyli nie leżą na jednej prostej. Taka obserwacja też pozwala stwierdzić, że nie jest to proporcjonalność prosta. Zapamiętaj, jeśli wielkości x i y nie przyjmują wartości ujemnych, tak jak w naszych przykładach. Wykresem proporcjonalności prostej jest półprosta o początku w początku układów współrzędnych. Jeśli wielkości x i y przyjmują dowolne wartości, wykresem proporcjonalności prostej będzie prosta przechodząca przez początek układów współrzędnych. Napisz wzór funkcji, której wykresem jest prosta przechodząca przez początek układów współrzędnych. I punkt 2 minus 4. Skoro wiemy, że nasz wykres jest prostą oraz przechodzi przez początek układów współrzędnych, to na pewno mamy tu do czynienia z proporcjonalnością prostą. Wzór naszej funkcji ma więc postać y równa się a razy x. Skoro nasz wykres przechodzi przez punkt 2 minus 4, to podstawiamy jego współrzędne odpowiednio za x i za y. Otrzymamy minus 4 równa się a razy 2. Gdy podzielimy obie strony równania przez 2, otrzymamy a równa się minus 2. Czyli nasz wzór ma postać y równa się minus 2 razy x. W dzisiejszej lekcji rozwiązywaliśmy zadania z wielkościami wprost proporcjonalnymi. Korzystając przy tym z różnych metod, tabeli, wykresu oraz wzoru. Dowiedzieliśmy się również, że taką zależność pomiędzy wielkościami nazywamy proporcjonalnością prostą, a ilora z tych zmiennych jest współczynnikiem proporcjonalności. Obejrzyj pozostałe filmy o funkcji liniowej, a po więcej materiałów zajrzyj na naszą stronę pistacja TV.